Kto jest największym patriotą na ziemi łukowskiej? Jest pan w stanie podać nazwisko? No gdybym powiedział nieskromnie, ktoś mi zarzuci pychę, to uważam, że jestem ja. Patriotyzm to jest jak ja zajadę do Sandomierza czy do Tarnobrzegu, zajadę do szkoły, zbierze się szkoła, spotkamy się, wyłożę im, zostawię im. To jest patriotyzm, uważam. Nie było przede mną i nie będzie po mnie, mówię, takiej drugiej osoby. Na drugi rok, jak dożyję szczęśliwie, to będę obchodził 50 lat działalności patriotycznej dla ojczyzny, 36 lat działalności literackiej od 1981 roku, następnie 30 lat i 1 działalności sportowej od pierwszego rajdu 1986 i 27 lat medycyna niekonwencjonalna. Dlatego i tu mam też pewne dokonania, mam artykuły, mam receptury, fraszki, dziesiątki fraszek o ziołach. Praktycznie nie mam żadnej porażki. Przede wszystkim zawsze mówię publicznie, że mam żelazne zdrowie. 200% zdrowia, 300 humoru, 0 pieniędzy. I zawsze jeździ pan w tej samej bluzie?